Całe życie we fleszach. Całe życie z wariatami. Tak. Mirosław Okliński, po zwycięstwie Antka Chmielewskiego na gali KSW 34, ale to brzmi rano. Po zwycięstwie Antka na KSW. Dobra, no w każdym razie no dobra. Wygrał Antek na KSW. No i w związku z tym moje pytanie brzmi tak. To nie była walka łatwa. Jak nie była łatwa? Bardzo łatwa. Antek 2 tygodnie temu naderwał sobie bark. W poniedziałek na treningu Naryszka go przewrócił, on się przewrócił. O, mówi, mój bark nie bije się dalej. Więc we wtorek dostał propozycję walki z naderwanym barkiem. Ja dawałem szansę 80 do 20 ze względu na ten bark, że mówię, jak spadnie, urazi sobie, no to jest lipa. No ale zrealizował plan. Plan był taki, jaki właśnie widzieliście i jestem naprawdę dumny z Antka, bo powiem, że nie spodziewałem się, że tak dobrze zrealizuję ten plan. Ale ten plan no, był realizowany jeszcze dodatkowo, utrudniony w okolicznościach, w którymś momencie rzeczywiście mocno dostał. Był trafiony, rzeczywiście przyjął bardzo mocny cios rywala, co zresztą jest charakterystyczne, jeśli chodzi o stójkową ostatnio stójkowe znaczy, ja powiem tak. Walki Antka. Plan był taki, że ma iść na młyn na to, żeby zadawać haki sierpy, skracać, przebijać się przez jego długie ręce. I trudno przebijając się nie dostać jakiegoś ciosu, tak? To jakby no wiadomo, że jeżeli chcę wejść w pół dystans, ktoś uderza, ja się przebijam i coś może wejść. No i weszło, ale Antek na tyle jakby zachował zimną krew, że po prostu udało mu się wygrać, tak? I to w krótkim czasie, więc od czasu połączenia Nastuli i Oklińskiego, można powiedzieć, takiej mocnej korporacji, której ja coś tam ty przyklasnąłeś, więc, więc myślę, że dobrze się dzieje. Występ Madurkowej, występy Wojtka Orłowskiego, wszystko to świadczy o tym, że połączenie Nastula Okliński daje świetne efekty. Jeśli chodzi o Antka Chmielewskiego, jeszcze wróćmy na moment do niego, to we wtorek dowiedział się, jak powiedziałeś o tej walce, natomiast trzeba było się przygotować w jakiś sposób pod każdym względem, na sobotę, co było najważniejsze w tym okresie. Przygotowania? My nie mieliśmy żadnego przygotowania. Po prostu nastawienie Antka. Znaczy, nastawienie to chodziłem cały czas, mówię tak, musisz udawać, że przewracać, bijesz haki sierpy, znowu przewracasz, znowu udajesz, że bijesz haki sierpy i bijesz haki sierpy, przewracasz. I taki był plan. I tylko taki był plan na to, żeby skracać dystans. On miał długie ręce, długie nogi, był mega dobry w klinczu, więc żadnego klinczu miało nie być. No po prostu zrealizował Antek perfekcyjnie plan. Tutaj rozmawialiśmy nawet lekko tak, zastanawiając się, czy nie został lekko, czy nie był knockdown zadany poprzez opalenie w ogóle rywalowi. Ja nie chcę się wypowiadać, co było. Wyganiają nas, bo tutaj już ktoś inny wchodzi. Chciałem tylko powiedzieć, że Antek wykonał plan. Zaczynałem z nim, walczył w KSW. Ja mu stałem kilka walk w KSW na początku jego kariery. Później nasze drogi się rozeszły. Teraz jest w KSW. I wygrywa i myślę, że ta pasa będzie się ciągnąć dalej. Dziękuję bardzo.